O pół roku przedłużona została kadencja zarządów nowosądeckich osiedli. Tak zdecydowali radni w trakcie ostatniej sesji Rady Miasta. 12 z nich poparło pomysł, 11 było przeciwnych. W uzasadnieniu projektu uchwały złożonego przez grupę radnych przekonywano, że organizacja zebrań z mieszkańcami, jak i samych wyborów do zarządów może być niebezpieczna ze względu na sytuację epidemiologiczną. W obecnym czasie organizacja osiedlowych zebrań sprawozdawczo-wyborczych jest naznaczona ryzykiem epidemiologicznym. Głosowanie poprzedziła długa dyskusja, nie wszyscy radni bowiem podzielali ten pogląd. Musimy wracać do normalności, przekonywał przewodniczący klubu Koalicji Nowosądeckiej Maciej Prostko. Mnóstwo osób jest już ozdrowieńcami. Mnóstwo osób się zaszczepiło. Sytuacja pandemiczna nie jest już szczególna, po prostu powoli musimy się nauczyć żyć z tym wirusem i nie destabilizować podstawowych funkcji społecznych. Ciągłość demokracji wymaga tego, aby po upływie kadencji były przeprowadzane wybory. Podobnego zdania był radny klubu Koalicji Obywatelskiej Leszek Zegzda. W jego opinii nie ma podstaw do przedłużania trwającej kadencji zarządów osiedli o kolejny rok. My nie możemy podejmować uchwały przypuszczającej, że za 2 miesiące albo za 3 miesiące nie będą mogły się odbywać posiedzenia mieszkańców, które będą wybierały zarządy osiedli. Jeśli sytuacja pandemiczna by się bardzo zaostrzyła, to oczywiście wtedy trzeba będzie wybory przesunąć, ale dzisiaj nie ma do tego żadnych podstaw merytorycznych. O dużym chaosie, jaki spowoduje przyjęcie przez radnych uchwały wydłużającej kadencję zarządów osiedli, przestrzegał wiceprezydent Artur Bochenek. Powoływał się on na rozporządzenie prezydenta miasta w sprawie przeprowadzenia zebrań wyborczych. Pierwsze z nich zaplanowano już na najbliższy poniedziałek, 20 września. Nawet jakby pani szanowna rada podjęła uchwałę w dniu dzisiejszym i w dniu jutrzejszym została ona przesłana do nadzoru, do wojewody, vacatio legis jest 14 dni. W związku z tym 1/3 zebrań już się odbędzie i 1/3 zarządów osiedli już się wybierze. Więc narobimy sobie takiego bigosu, że w gruncie rzeczy nie będziemy wiedzieć, czy te osiedla mają cofnąć te wybory, czy przeprowadzać następne. Więc ta uchwała wprowadza potężne zamieszanie. Takie argumenty nie przekonały części nowosądeckich radnych. Przewodnicząca klubu PiS Teresa Cabała poddawała pod wątpliwość przygotowanie miasta do wyborów, wskazując na datę rozporządzenia prezydenta w tej sprawie. Zostało one wydane 10 września, czyli 4 dni przed sesją Rady Miasta. Jeśli pan prezydent przygotowany by był do wyborów, do zebrań sprawozdawczo-wyborczych, to nie wydaje zarządzenia 10 września, kiedy pierwsze zebranie sprawozdawczo-wyborcze jest 20 września. Kochani, o co chodzi? Czy miasto jest naprawdę przygotowane do przeprowadzenia uczciwego tych wyborów, zebrań sprawozdawczo-wyborczych? Dyskusję w tym punkcie zamknął wniosek formalny zgłoszony przez Artura Czerneckiego. Kadencja zarządów osiedli została przedłużona do 31 maja 2022 roku.